Dziś podrzucam Wam pomysł, w jaki sposób nieco odmienić funkcjonalność kolorowej bawełny. Na przewiewne bluzeczki i cienkie spódniczki przyjdzie jeszcze pora. Póki co, jeśli zabierasz się do szycia ubrania, warto ją trochę ocieplić. Jeśli masz trochę cierpliwości, przepikować z warstwą ociepliny. Czego będziesz potrzebowała? Wybranej bawełny, niezbyt grubej owaty i długiej linijki bądź przedmiotu z krawędzią, od której odrysujesz linii. Nie musisz pikować całego materiału. Byłoby to bardzo pracochłonne, a na dodatek wyszyta karteczka zmusiłaby Cię do skrojenia materiału w jednym kierunku. Połóż element wykroju na materiale i obetnij dookoła z większym niż zwykle zapasem, ponieważ podczas pikowania materiał może się odrobinę ściągnąć i zmniejszyć swoją powierzchnię. Teraz starannie narysuj kredą linię, większą lub mniejszą krateczkę, albo same linie, jak Ci się podoba. Dotknij taki sam kawałek owaty i połącz dwie warstwy szpilkami. O, właśnie tak. Przeszywaj zgodnie z liniami, lekko naciągając materiał obiema rękami. Tak wygląda lewa strona. Właściwie to już wszystko. Dalej postępuj ze swoimi pikowanymi kawałkami, tak jak gdyby były zwykłym materiałem. Dotknij zapas, jakiego potrzebujesz do zszycia. Ja uszyłam wiosenną kamizelkę. Zapraszam do oglądania pozostałych odcinków i na facebookowego fanpage'a. Pa, pa!